Miło cię widzieć. Drew Langley jest zięciem i prawą ręką Johna. John niedługo przyjedzie. Jasne. Parker. O wielku mowa. Dawno się nie widzieliśmy, prawda? Co u ciebie? Dobrze. Mieliśmy sporo pracy. Właśnie, miałeś tu wydobywać. Wiem, a mamy już sierpień. Miałem w pamięci, a w zasadzie ciągle o tym myślałem, że nie zaczęliśmy pracy. John posiada 8100 hektarów złotonośnej ziemi, w których Parker widzi swoją przyszłość. Co zamierzasz zrobić? W zeszłym roku wykonaliśmy odwierty i ich wyniki były intrygujące. Chciałbym to dokończyć, żeby być w pełni przygotowanym do wiosennego wydobycia. Wiem, że to spory kawałek ziemi, dlatego chcę zrobić, co się da, by podejść do pracy metodycznie. To bardzo dobry pomysł, ale potrzebuję czegoś więcej niż sześciopaku piwa w ramach przeprosin. Sądziłem, że do tego dojdzie. Słucham twojej propozycji. Liczyliście na procent od wydobycia, dlatego w geście dobrej woli chcę zapłacić z góry. To na poczet przyszłej produkcji, nawet jeśli nic nie wydobędziemy. Zaciekawiłeś mnie. Proszę. Nie pijam whisky, wolę tequilę. To nie whisky, zajrzyj do woreczka. Chyba chcesz to zrobić. Co tam masz? To 100 uncji złota, zaliczka. Depozyt jest wart 180 tysięcy dolarów. Co myślisz, Drew? Podoba mi się. Dobrze, ale oczekuję, że będziesz tu pracował, bo jeśli się nie zjawisz, zatrzymam złoto i nie będzie się liczyło do przyszłej należności. Jasne. Nie ma to jak odrobina presji. Miło było. I do zobaczenia.